Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na 7 odcinek z gry Dungeon Souls. Muszę przyznać, że ostatnio jestem niesamowicie poirytowany na te wszystkie postaci, które jak do tej pory mnie bardzo zawiodły. Bo moi drodzy, jak wiecie, ostatnio wojownik niestety zepsuł. A ja mu tego nie wybaczę. No bo co to za rozgrywka, kiedy w 12 minucie zabija mnie Merlin i wszystko tak nagle się kończy. A przecież wydawać by się mogło, że wojak jest doświadczony, mocny i ma bardzo dużo punktów zdrowia. Niestety jednak nie udało się, bo jego przeciwnik był zbyt mocny, a raził go ogniem i spalił. Bardzo łatwo. No i muszę się chyba obrazić, dlatego dzisiaj pora na kolejną, nową już postać, którą, moi drodzy, będzie Brawler. Zabiorę go do lochów, zabiorę go do podziemi i chciałbym, żeby dał mi kilka tysięcy monet. Aktualnie, no może być nawet 1000, ale niech mi da. I później pójdę sobie oczywiście do Arcane Forge, żeby stworzyć nowy przedmiot za 10 tysięcy. Więc moi drodzy, powiedzmy sobie o skillach. Mace Swing. Swing the mace to deal 110 damage percent. Spinning Death. Spins the mace around you for 2 seconds, gaining 30 defense and dealing 40% damage per 1/10 of a second. Tego chyba nie będę używać. I mamy tutaj Brawling Time. Dashes to the closest enemies, becoming invulnerable and slashing 4 times to dealing 100% damage at slash. Czyli będę mógł uderzyć 5 przeciwników, czyli tak doskoczyć do nich bardzo szybko, uderzyć ich niesamowicie szybko i zabić i dostać monety, doświadczenie i szybko przedostać się do kolejnej pieczęci, która da mi znowu to samo. I będę mógł oczywiście wyjść czym szybciej, żeby przebić się na kolejne poziomy. Spróbujmy. Bo pograłem sobie chwileczkę Brawlerem i muszę przyznać, że jego skill jest niesamowity. No moi drodzy, muszę przyznać, że jeżeli to by się mogło ładować, powiedzmy co 2-3 sekundy, to by było wspaniałe. Jakbym miał jakikolwiek przedmiot do redukcji cooldownu, wow, maszynka do zabijania. No już wiem. Można powiedzieć, że przecież wojownik też jest mocny, bo ma bardzo dużo punktów zdrowia, a jak dostanie nowe przedmioty, no to jest mocny. Ale są pewne postaci, które nie są mocne na wszystkich sytuacjach. Są takie, gdzie będzie bardzo dużo miejsc, w których sobie poradzę. Więc ja liczę na to, że również dojdzie do nich i Brawler. Ale zanim do tego dojdzie, moi drodzy, ja muszę go przetestować, więc testujmy. Najpierw zobaczmy, jakie tutaj ma przedmioty. Co my tu mamy? Bleeding Eyeball, Orbiting Eyeball that shoots blood and deals 2 damage. Mógłbym zabrać, ale nie. Magic Resistance. Mógłbym zabrać, ale nie. I Rusty Sword. Plus 5 bonusowych obrażeń. Zabieram, oczywiście. I teraz mamy 4 plus 6 obrażenia. Dodamy sobie do tego jeszcze Defense, bo chciałbym... Oż ty! Bo chciałbym dodatkowo mieć jeszcze troszeczkę obrony i mamy kolejny przedmiot, Cannonball. Szansa na to, że przeciwnicy podczas ataku będą eksplodować. Czy tam, że będzie eksplozja. No pięknie. Bardzo się cieszę. Takich przedmiotów potrzebuję, ale jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby były takie, które dodadzą mi jakieś takie niespodziewane i bardzo unikalne właściwości do mojej postaci, ale może jak będzie jakiś zielony, niebieski albo fioletowy ze skrzynki tej zielonej, takiej ohydnej i zaklętej, to może wtedy będzie coś takiego niesamowitego. Tymczasem kolejny poziom, Dark Dungeons 2, i mamy książkę Archer's Book. 2% accuracy, chociaż tak naprawdę mi się to totalnie nie przyda. Forbidden Library. Dzisiaj nie pójdę, bo wiem, że tam z tą postacią, która jest postacią walczącą w zwarciu, może być strasznie słabo, więc wolę tego uniknąć. Co? Przecież nie wierzę, naprawdę? Nie, przecież ja nie byłem blisko tej szafki. Jakim cudem? No nie. Co za totalna tragedia. Och. Pełna irytacja, ale może jest szansa. Jak się totalnie nie zirytuję i jak dostanę jakikolwiek przedmiot, chociaż wolałbym tą bibliotekę opuścić,
bo wiem, że z Merlinem sobie mogę nie poradzić. No cóż, biorę dodatkowe obrażenie, bo mam tak mało przedmiotów. Tylko 3! No nie wierzę, dlaczego ta gra mi robi taki psikus kolejny raz? Ach! No cóż, no cóż. Chłopaki, zaraz się pojawi Redeemer. To mnie w ogóle nie cieszy. O, mamy kluczyk. Złoty klucz, który się przyda. No i... okej. Fajnie by było jeszcze ogarnąć sobie sklepik, ale prawdopodobnie nie zdążę. O Jezu. No nic, muszę uciekać chyba, albo dobra, bierzemy szybko to i oby mnie Redeemer nie zabił. Aj! Jest! Udało się! Udało się! Udało się! Jest! Cudownie! Cudownie! Nie spodziewałem się, że w ogóle uda mi się ujść życiem. O Jezu. Jednak! Dobrze, dodajmy sobie dodatkowe obrażenia. 6 plus 6, 12 na 5 poziomie. Nie jest tak źle. I tutaj mam większą możliwość na to, żeby dostać kolejne poziomy, bo mamy aż 4 pieczęci. Bardzo się cieszę. No i mam już tyle hajsu, żeby kupić sobie, czy tam wykraftować kolejny przedmiot, więc jest świetnie. No bo 2200 monet, 1000 potrzebuję z tego co pamiętam, czy tam nawet 700, więc nawet mógłbym wydać na kolejne przedmioty. O, stary, chyba sobie jakieś jaja robisz ze mnie tutaj. O tak, wow, ale mnie przekosiło niesamowicie. Mamy kolejny schemat do Arcane Forge, bardzo się cieszę. I szkoda, że nie mam możliwości, żeby zabierać sobie na 3 miksturki na slot. No ale cóż, możliwe, że dostanę jeszcze ten przedmiot, który mi na to pozwoli. Tymczasem lecimy do kolejnej pieczęci. Hoho! 6 poziom, 280 punktów zdrowia. Bardzo dużo! Chyba nawet mój wojownik nie miał tak dużo punktów zdrowia, mając 6 poziom. I spróbujmy sobie tutaj jeszcze dodać do Mace Swing 120% obrażeń. No nie jest tak dużo, jakbym się tego mógł spodziewać, ale mamy przecież tutaj 6 plus 6, 12 plus 160%, czy tam 120%. No okej, jakoś sobie poradzę. Na razie nie idę jeszcze do tej ostatniej pieczęci, muszę ogarnąć sklep. O właśnie tutaj, o! Będę mieć dylemat. The Owl Seems Scared, Break Shield Pet. Seems Terrified, Kill It? Yes. All Permanent, co? Nie wiem co to było, ale moi drodzy, ja sobie to zobaczę na filmiku. Potion Punch. Allows you to carry one more potion on each slot. O tak! 15% szansa na obrażenia krytyczne. O kurczę, 10% shook enemies. Wow, no nie. Sword of Energy, biorę. Wiem, że to by było mega, żeby zabrać sobie kolejne miksturki, ale plus 15% obrażeń krytycznych, szansy na nie, to będzie mega. 19% szansy na obrażeń... O, z miejsca, wow. Kryty, jakie mocne. Ale się cieszę. Nie muszę czekać na Redeemera, mogę od razu uciekać stąd. Ale teraz będzie Merlin. Ach! On sobie z nim poradził, bo muszę przyznać, że trochę się irytuje. Drapie mnie w gardle, ach! Ze złości. I trochę mi oko łzawi. Ale nie poddam się. Aj! Jeszcze chyba nie miałem, moi drodzy, takiej sytuacji. Totalnie krytyczny moment, ale damy radę. Czego to ja nie robiłem? Co? Gdzie jest ten Merlin? Nie wierzę. Read the diary enemies. Co się stało? Dlaczego on umarł od razu? No nie wierzę. Nie rozumiem tego kompletnie. Przecież on tu powinien być. Powinienem dostać jego czapkę. Co ja zrobiłem? Nie rozumiem, ale okej. What kind of monster are you? Merlin's hut. You just took everything I had, everything I loved.
in just one strike. You're no hero, you're a wretched demon. An apple soon to be rotten that filled before its time. Dobra, nie czytam, bo tego strasznie dużo. Dark Merlin? O nie! Co to ma być w ogóle? No nic. Nie spodziewałem się takiego cholerstwa, ale moi drodzy, wow! Ta gra mnie znów zaskakuje. O Jezu, jakie on ma ataki niesamowite. Pięknie to wygląda, ale cały czas coś tu wygląda, że się regeneruje. Wow, jakie niezłe to jest. Dobra, stary. Nie cuduj, nie cuduj, tylko giń. Te kryty by mnie tutaj uratowały. O Jezu. On się cały czas... Wow! Dobra. Co to się dzieje? Tragedia jakaś totalna. Naprawdę masakra. Dobra, mamy połszynki. Jeszcze troszeczkę i go zabiję. Trzeba uciekać. Wow! Nic nie widzę. Jaka to jest rzeźnia? Jezu, udało się! Wow! Bloodstone! Plus 30%! O wow! Plus 30% punktów zdrowia. 437 punktów zdrowia. Niesamowity przedmiot. I Mordor's Ring Recipe. Czerwona. Czerwona receptura. Prawdopodobnie będzie znowu kolejna mega droga. Wow! Wow! No, pięknie. Damy sobie do obrażeń, damy sobie oczywiście od defense. No i uciekamy stąd. Wow! Severs! Z racji tego, że mam jeden złoty klucz, to będę mógł zabrać sobie złotą skrzynkę w końcu. Otworzę ją i zobaczymy, co tam na mnie czeka. Jeszcze zobaczę tutaj. Greater cooldown reduction, magic resistance. O! O! Czyli moje ataki będą mega szybkie. Cudownie. Nie mogę się doczekać sklepikarza, ale też nie mogę się doczekać... O! Ho, 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 ho. Kolejnych poziomów. Dobra, chłopaki. Zobaczymy, jak oni szybko giną. No, muszę przyznać, że z takimi kritami to jest po prostu piękna rozgrywka. Oj, zapowiada się, że będzie niesamowicie. Jest złota skrzynka i w niej mamy tylko magnes. Słabo! No, ale cóż. Attract nearby coins. Co my tu mamy? 999 monet. Spawns 3 rotating shields. I 5 enemies heals you by 10 HP. Free rotating shields. Dziękuję. Fajnie. Tarcze. Przydadzą się, myślę. I tak mam tyle hajsu, że będę mógł... O, slime. I tak mam tyle hajsu, że będę mógł sobie wykraftować jeden przedmiot, także w ogóle się nie przejmuję już teraz. No i pora zmierzać do kolejnych pieczęci. Wow, troszeczkę zaniemogłem przy Merlinie, przy tym takim czarnym Merlinie, ale muszę przyznać, że naprawdę, moi drodzy, było ciężko. Za co was przepraszam. To niestety było jakieś dziwne, ale już jest lepiej. No i mogę pokonywać kolejnych przeciwników i ogarniać. Wow, ta gra mnie coraz bardziej wkręca w siebie. Ale to może i dobrze. Będą powstawać kolejne odcinki, a każda kolejna postać, czyli co drugi odcinek, jest jakiś taki mega długi. Ale to jest wspaniałe, bo mogę dużo przedmiotów zobaczyć, dużo miejsc zwiedzić i nabić strasznie dużo monet. No i mamy prawie ósmy poziom. A, teraz jeszcze go nie... A może jakbym tych zabił? No niestety, jeszcze się nie udało. Okej. Ach, leciała kula za mną, ale spokojnie, nic się nie dzieje. Lecimy dalej. Severs, poziom drugi. O, ósmy poziom, cudownie. Defense. 6. Super. O, jaki grubas tutaj. Co? Tak szybko zginął? Wow. Nie spodziewałem się tego. Ale dobrze. Watch out, metal scraps. I mamy kolejny sklepik. Szkoda tylko, że nie mam kolejnego klucza, żeby zabrać ze sobą przedmioty z tej złotej skrzynki. No ale trudno. Co my tu mamy?
cooldown reduction, magic damage. Oczywiście, cooldown reduction. Będzie jeszcze szybszy atak i jeszcze szybsze ładowanie mojego ataku pod prawym przyciskiem myszki. No wspaniale, wspaniale. Hiha. Jak wszystko będzie tak szybko niknąć w moich oczach, to będę się bardzo cieszyć. A kolego, irytujesz mnie tym ogniem. I mamy, o! Skrzynka, a w niej młot. Bonus damage i stun chance. A tam jest klucz! Wow! Że ja go nie zauważyłem. Silver K. Gdzieś tutaj miałem, z tego co pamiętam, srebrną skrzynię. Więc dlaczego ja jej jeszcze do tej pory nie otworzyłem? Muszę się chyba wrócić. Czy ona gdzieś tutaj była? Czy mi się tylko wydawało? Wow! Kolejny Silver Key, dziękuję. Gdzie ta skrzynka była, co? Dobrze pamiętam, to była. Chyba, że nie tutaj, no cóż. Ale te kryty strasznie mocne. Ło, wspaniale się gra z taką postacią, która tak mocno rani przeciwników. No i mamy Redeemera. Może później sobie wykorzystam te klucze, na razie się nie przejmuję, ale prawdopodobnie będzie teraz kolejny boss. No cóż, mówi się trudno. Pokonam go. I będzie ok. W końcu mam te tarcze, które są wokół mnie. No i mamy Gigantum Slime i moi drodzy, chance for parry attack. O, pięknie. Chodź tu, zbliż się do mnie, slimie. Na. Jego punkty zdrowia lecą na łeb, na szyję, więc kompletnie się nie przejmuję, bo moje kryty i tak odnoszą zwycięstwo. Pięknie. Ciekaw jestem, co dostanę. Ha! Ależ to była nierówna walka. A, jeszcze nie zginął. Okej. O, teraz. Jeszcze tylko te małe kwadraciki i po wszystkim. Jej! Mamy tutaj detonator. Szansa na zdetonowanie przeciwników podczas śmierci. Destroy the freaking boulders! Horn. No i niestety nic więcej takiego dobrego, chyba że to. Beer Claw. Szansa na podrapanie przeciwników. No dobrze, będę drapać przeciwników. Szkoda, że nie mam czegoś, co by mi się tak naprawdę przydało. Ale okej. Może teraz. O, Spikeball. Fajnie, będzie jeszcze jakieś jedno cholerstwo latać wokół mnie. To też lubię, bardzo lubię, bo dzięki temu ci wszyscy, którzy podchodzą do mnie bardzo blisko... O nie, już jest koniec? Ci wszyscy, którzy podchodzą do mnie bardzo blisko, dostają obrażenia, ale ja muszę teraz jeszcze się szybko dostać do sklepu, więc biegnijmy! O, stary Brawler, ale ty jesteś wolny teraz. Co tu się wydarzyło, no? Jezu. Dobra, jest złoty klucz. Ale jest Redeemer, obym nie zginął. Szybko uciekaj! O Jezu! Nie! Jest! Udało się! Uff! Nie rozumiem, co tam się działo, miałem jakiś negatywny efekt na sobie. Ale jest okej. Złoty klucz, srebrny, przepraszam, kolejny, złoty tutaj. O, wow! Bleeding Ball! I mamy Thornmail jeszcze. O, super! I magnet! A, zamieniło się w esencję. No ale okej. To będzie niezłe combo. Zobaczcie, ile tych przedmiotów wokół niego jest. Wspaniale. Wow. Jeszcze jakby mu się punkty zdrowia szybciej regenerowały i jakby tak wolno nie chodził, to by było cudownie. Ale nie można mieć wszystkiego. Wow. No, rozgrywka naprawdę świetna. Tylko, że irytuje mnie strasznie to takie wolne chodzenie. Bo to chyba pod wpływem ich ataków. No, teraz się szybciej rozprawiłem ze wszystkim. Zanim przejdę sobie właśnie do kolejnej pieczęci, to jeszcze ogarniemy tutaj. Bo w sklepie też by się coś przydało zakupić. A ja mam na to hajsy, więc wezmę sobie podwójną szansę na to, żeby mieć większe obrażenia. Albo walk faster on crit, albo tutaj bonus defense. Dobra, bonus damage, czyli podwójne obrażenia. Zobaczymy. O, jest okej, naprawdę.
Jest mod w tym brawlerze, bardzo się cieszę. Tylko jakby oni mnie jeszcze tak mocno nie ranili, mimo wszystko. Ale super, mam 470 punktów zdrowia. Dobra, kolego, bo nie chce mi się... O, wow, ale się przyciągnął! Nie chciało mi się totalnie czekać, ale ten atak był niesamowity. Ho! 9. poziom, świetnie. Trzeba ich tu totalnie wykosić, bo mnie mega irytują. No i dodałem sobie do tego swinga, bo chciałbym, żeby ten podstawowy atak był mocniejszy, bo strasznie dużo tutaj jest przeciwników, z którymi nic nie zrobię. I nie mogę ciągle czekać na ten drugi atak. No! Dawaj mi tu miksturkę, stary. Ach, nie ma nic niestety, ale mogę dodać sobie punkty do obrażeń tym razem. 8 plus 7, 15. No okej, okay, no okej. Okay. Fajnie by było, jakbym jeszcze tutaj nazbierał sobie tych miksturek. Ale coś to się nie zapowiada. Mamy dziwne drzewo, które oczywiście jak za każdym razem nie wiem co oznacza. Pułapka? Ale jestem wolny. Kurczę, będę musiał chyba od razu uciekać stąd, jak otworzę sobie tą pieczęć, ale jeszcze chciałbym... Dobra. Nie ma co, nie zabijam przeciwników, po prostu uciekam. Bo nie chcę, żeby Ridimir mnie zabił. Ho, ho. Lady Lane? Ale mamy jeszcze skrzyneczkę, w której jest przedmiot. Pet Potato. I zobaczymy, czy to mi się uda, bo ta postać, czyli ten boss, jest chyba mega mocny, ale mamy tutaj tych jeszcze jego kumpli, którzy powinni mi dać miksturki zdrowia. Byłoby wspaniale. Ale coś to się nie zapowiada niestety. Więc trzeba walczyć. Kryty lecą. Tylko, że ja się trochę martwię, bo nie mam punktów zdrowia. Ale już połowa, punktów zdrowia tego bossa Lady Lane za mną. I to jest fajne, że on cały czas gada. Giń, proszę cię. Okej, okay, już niedużo. Więc spokojnie, swobodnie. Yeah! Mamy kolejne przedmioty. Są miksturki, więc jest wspaniale. Beer, chance to slow enemies on hit for 1 second. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj fish meat, plus 10 dodatkowych punktów zdrowia, wspaniale. I kolejna książka, Warrior's Book, bonus defense, o cudownie, naprawdę, mega. To mi się bardzo przyda. No i lećmy do kolejnego poziomu. O! Magic Stick, bonus damage, wow, już dwie linie przedmiotów i dość dużo obrażeń. Przydałoby się ogarnąć tutaj sklepik, ale jeszcze może skoczymy sobie... Wow, jacy przeciwnicy. Skoczymy sobie do pierwszej pieczęci. Mamy ich tutaj aż 5, więc będę mógł zdobyć 10. poziom. No, giń! Duże oko, to jest jakiś taki cyklop czy coś tam. No i by się zdało, żeby... O nie, żeby tam... Okej, okay, nic nie wypadło na mnie, żadna kula. I chciałbym zregenerować punkty zdrowia, więc troszeczkę sobie jeszcze czekam. O, tutaj jest ten diabeł. Trzeba go zabić czym szybciej. On jest mega irytujący. I ogarnijmy, gdzie jest sklep. Tutaj chyba nie. Ale może na dole... O tak! O tak! Kolejny potion, to się przyda. Small health. No! Z taką ilością zapasów to ja się w ogóle już nie martwię. O, jest sklep, na dole. Ha, zielona skrzynka, znowu kusząca. Bonus defense, double damage for 10 second. Nie, chance to explode. Okej, okay, bierzemy, a to? Co to jest? Double your speed, but redeemer spawns immediately after portal activation. Double your speed. Dobra, double your speed, nie ma co. Szybkość ataków jest nieprzydatna, kiedy mamy szybkość biegania, bo mogę szybko sobie uciec, kiedy potrzeba jest nagła, czyli jak jest za dużo przeciwników, albo jest boss. Och, jest złoty klucz. O, wow. Tylko teraz by się przydała ta złota skrzynka.
Okej, chłopaki. Nie irytujcie mnie tutaj. Tylko dawajcie łupy. No i jeszcze dwie pieczęci. Dwie pieczenie na jednym ogniu, tak, tak. Ale może uda się wykorzystać ten złoty klucz. Okej. Zabijam z niesamowitą szybkością. To mogłem sobie zostawić teraz, kurczę, na sam koniec. Aj, bo się przecież pojawi Redeemer i będę musiał tutaj strasznie daleko biec. O Jezu, ale daleko, naprawdę masakra jakaś totalna. Dobra. Spawn Redeemer. Nawet się nie zastanawiam, trzeba uciekać. Ale z racji tego, że tak szybko biegnę, nie wysysaj ze mnie punktów zdrowia, stary, zostaw mnie w spokoju. Wow, z racji tego, że tak szybko biegnę, to się w ogóle nie martwię, bo jest cudownie. No i co my tu mamy? Magnet, Magical Scroll i Points of Direction. Magic Damage, Attract Nearby Coins, Will Convert, Points of Directions. Nie chcę, takich przedmiotów nie. Wolałbym cokolwiek, co doda mi jakieś tam statystyki, ale z racji tego, że nie ma, to no cóż. Zostanie hajsu na przedmioty, na kolejne craftowanie, więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, jeżeli zdobędę jeszcze 2000 monet, czy tam 1000, to będą dwa wykraftowane przedmioty. Ale się cieszę, świetnie. Kolejna skrzynka, wow. Zaraz sobie to może zabiorę. Damage on spells, cooldown on damage dealing spells, dobra. Będziemy mieli większe obrażenia. Mamy tutaj dwa fioletowe przedmioty. Okej, jak będę mieć 5, to dostanę osiągnięcie. Ale jeszcze mi się to nie zdarzyło. No, gini, wybuchaj. Cudownie, cudownie. 10. poziom jest. Ha! I mamy kolejną skrzynkę, a w niej... Wow! Death's Bone Darrow. 30% szansy na obrażenia krytyczne. O, wspaniałe, wspaniałe, zobaczcie, 49% szansy na obrażenia krytyczne. O wow, resistance, magical resistance, duży dzisiaj. Ojejku, dla tej postaci. Dobra, bierzemy damage, bo przyda się, naprawdę się mega przyda. Jeszcze tego ziemniaka nie sprawdzałem. Increases in gold and experience obtained, wow, nieźle. No, muszę przyznać, że bardzo się cieszę z tej rozgrywki. Mamy jeszcze tutaj co prawda... O! A! Po prawej stronie u góry ostatnią pieczęć, ale jeszcze... Wow, ile tutaj jest wszystkiego. Niepozbierane moje połszynki. No i... Aha! Jeszcze ostatni chest. Wow, ale by mnie tam przejechało. No i okej, zabijmy wszystkich. Haha! Tak szybko zginęli i ja mogę uciekać. Wspaniale. Yeah! I Soul Guardian teraz! Dobra, stary, nie gadaj takich głupot. Gin po prostu. Wow! Nieźle go koszę. Ale ma strasznie dużo punktów zdrowia, więc trzeba by było chyba uważać, co? Co my tu mamy? O! Stronger Knockback. Ale to mi się nie przyda. Wow! Ale niezła walka, taka szybka. Tyle się dzieje na ekranie. Dobra, punkty zdrowia lecą na łeb, na szyję. Trzeba je regenerować. Ha, ha, ha! Ciekaw jestem, kiedy dostanę przedmioty znowu. Wow! Ale zginął! Nieźle. Co my tu mamy? Soul Orb Brawler. It's overflowing with fire! Dziękuję bardzo i biegnijmy dalej. Jejku, moi drodzy, The Judgment, złota skrzynka, otwieram, a w niej znowu magnet, znowu mamy tutaj Beer Claw, ale okej, i mamy kompas, który będzie mi pokazywać co i jak i gdzie. I kolejna zielona skrzyneczka, o Jezus, już trzecia. No nie wiem, czy ja chcę ją zabrać i wykorzystać to, co w niej tkwi, ale mamy tutaj kolejny klucz i kolejny przedmiot, ojej, Sword of Regen. Bonus damage, plus 5 punktów zdrowia każdej sekundy, czy tam co 10 sekund. Blizzard Cape, deals 50 damage per second to nearby enemies, double self freezing duration. Okej, co tam freezing?
Mamy już 3 fioletowe przedmioty. Wow! Ale to będzie epic. Ale to będzie epic. I jeszcze sklep. O, nieźle. Wy widzicie, jak mój brawler dzisiaj wygląda? Jak jakieś totalne tornado. Wow! Aj! Herb jeszcze! O, tak! O, tak! Oczywiście, że biorę, bo ja uwielbiam, kiedy moja postać ma regenerację. Wow! Mamy tutaj hydry. O! Ileż ja mam tych? 9 plus 17 obrażeń! Chyba największe obrażenie, jakie w ogóle do tej pory miałem w tej grze. Wow! Co tu się wydarzyło? Po prostu nie wierzę. Co on robi? Miazga totalna. Zaraz będzie 11 poziom, znowu podniosę jakąś statystykę. No pięknie, pięknie, nie spodziewałem się tego kompletnie. No i pora na... Okej, otwarcie kolejnej skrzynki. Mamy Redeemera, pora uciekać. Jej! I Judgment za chwilkę. Uff! Nie spodziewałem się. Najpierw ogarnę sklep, standardowo. Co my tu mamy? Magic Damage, dobrze. Nie mam niestety kolejnego klucza, szkoda trochę. Zombitów, nie bardzo. Bonus Damage, Stone Chance, okej. Okay. I Magnet, no to Amer! Bierzemy! Jezu, 9 plus 20, 29 obrażeń! Wow! To będzie epickie. Okej, okay, mocni przeciwnicy, szansa na 11 poziom znacznie wzrosła. Tylko chłopaki, dawać mi tutaj proszę kolejne punkty doświadczenia. Wow! Jest nieźle, jest nieźle! Pio, pio! Ale się te kule rozpierzchły od ich ataków. Niesamowicie. Nawet się nie muszę martwić, używając prawego przycisku myszki. Mamy jeszcze tutaj... Okej. Okay. Judgmenta. Czy tam... Redeemera od razu. Dobra, lecimy. Moi drodzy, Judgment. Troszeczkę się... Oj! Troszeczkę się zakręciłem, ale zobaczcie, co tutaj się wydarzy. Jak ja go pokonam, to będzie cud. Bo wszystkie postaci, które walczą... O Jezu. Z dystansu mają spore kłopoty z pokonaniem tego bossa, bo niestety zbyt wolno regenerują punkty zdrowia, ale może Judgment mnie dzisiaj nie pokona, chyba że jego drugie wcielenie. Cały czas jest szansa, więc spoko. Nie martwię się. Wow, wow! Dobrze, że mam te tarcze, które jakoś wpływają na to, że on mnie tak nie rani za każdym razem, ale muszę przyznać, że strasznie wolno mu lecą te punkty zdrowia. Jest prawie połowa. Nie martwię się, ale przecież będzie jego jeszcze druga zmiana, czyli to wcielenie takie, no. Dzięki stary za kolejne punkty zdrowia. 4000 jeszcze, no. Nie jest tak źle. Okej, okay, uciekajmy stąd. O, dziękuję. To się bardzo przyda. Ciekaw jestem. Wow, o, tutaj. Kolejny potion, cudownie, dzięki. No jak Brawler go pokona, to po prostu zapieje z radości. O tak, o tak, o tak. Parowanie ataków, to mi się bardzo podoba. I kolejne połszynki. Okej, zmienia się atak. To już nie jest takie fajne. Jest! Prawie, prawie. Ha! Udało się, ale drugie wcielenie. Judgment 2. I jeszcze ten Gigantum Slime. Cholera jasna, no. Dobra, może to wszystko tutaj zabije. Moi drodzy, będzie nieźle. Wow!
Ależ się to tam rozpierzchło. W cholerę. Co to za napis? O nie! Dobra, ogarniamy. Stary, przestań, proszę cię. Wow! Mega cliff. Jakie ataki! Ale z racji tego, że mamy tutaj jeszcze tych... Wow! Dodatkowych przeciwników, to mogę zebrać sobie połszynki, które bardzo się przydadzą. Jezu, ale oni mnie ranią kosmicznie. O! Cudownie, zginął. Bardzo się cieszę. No i Judgment, jeszcze tylko 5000 punktów zdrowia niecałe. Weź przestań, no. Ledwo tu cokolwiek widzę, bo tyle się dzieje na ekranie. Ale jest super. Jest super. Wszyscy przeciwnicy, których jak do tej pory miałem. No masakra. Ale jeszcze tylko 4000 punktów zdrowia. Dobra, może najpierw tego króla szkieleta. Znowu zginął, cudownie. 3000 punktów zdrowia. Ach, są emocje, bo taka walka z bossem to jest totalna masakra, ale pokonam go, nie ma opcji. Giń, giń! 2000 punktów zdrowia. No to już jest nieuniknione, on musi zginąć. Ach! Cudowna postać Brawlera. Jest! Judgment zginął! Jeszcze tylko ten Gigantum Slime i po wszystkim. Wspaniale, wspaniale! Zabieramy przedmioty, zabieramy to. Blood Sword, Life Steal i Bonus Damage. Ho, ho, ho. Wow! Potion Pouch allows you to carry one more potion on each slot. Niesamowite! I jeszcze dodatkowo srebrny klucz. Ha, ha, jest! Yeah! Moi drodzy, 3 rządki przedmiotów. Bierzemy dodatkowe obrażenia, dodatkowy defense. Aj! Ale się cieszę. Wbijamy! The end! Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jest to koniec. Taki totalnie kończący poziom. Będę okradać przeciwników z ich punktów zdrowia i zabierać dla siebie, dostawać nowe przedmioty. Magma Wormstail creates fire each step. Rusty Sword, bonus damage i Sword of Regen. O, ale on się nie zestakował, więc nic z tego. Ale co chwilę na tej mapce będę mieć walkę z bossem. To jest genialne, udało się, wow. Tak szybko zginął. I mamy 3 przedmioty. Accuracy. Pix X. Bonus damage. Ileż ja mam tego? 10 plus 45? O Boże. I critical chance? Wow, 59% szansy na obrażenia krytyczne. Dodatkowo bleed chance i crit chance. Jeszcze większe. 61%. Wow! Dzisiaj te przedmioty się tak mocno zestakowały. Zobaczcie, co się dzieje. Każdy boss na kilka sekund. Devil Hoof. Enemies walk faster, ale stun chance. O Boże, niesamowite. Co my tu mamy? Dragon's Tail. The spirit of the dragon adds 50% chance to shoot a fireball for 150 magic damage on attack. Oh, what? What? Genialne przedmioty. I kolejny. Laser Staff. Chance to cast a laser beam. What? No to będzie epic. Epic. Co my tu mamy? Course Chest. Kolejny przedmiot. Czwarty. Czwarty fioletowy przedmiot. Double your speed, but Redeemer spawns immediately after portal activation. Ja już to mam. Więc niestety nic mi to nie da. Mamy... 2 silver golden keys. Wow! Cooking knife, bleed chance, crit chance. What? Zamienił się w experience, no cóż. Ale mamy kolejny beaker. Killing 5 enemies heals you by 10 HP. I moi drodzy, tutaj miałem skrzynki, które powinienem otworzyć. Złota.
Monety, jest! I mamy jeszcze tutaj accuracy. Wow! Niesamowite. I jeszcze gdzieś tutaj miałem chyba te skrzynki, więc ja sobie do nich przejdę. Otworzę oczywiście. Wow! Totalnie się nie spodziewałem, że ta rozgrywka będzie taka epicka. Gdzieś po drodze praktycznie miałem 3 razy szansę na to, żeby zginąć. Ojejku, Redeemer has arrived. To mi się totalnie nie podoba. Niedobrze, niedobrze. Bo gdzie ja mam teraz iść? No cóż, uciekamy. On ze mnie wysysa punkty zdrowia, ale ja się wcisnę u góry w ten portal i ucieknę. Redeemer, nie irytuj mnie. Gdzie jest ten portal, do którego powinienem przejść? Na dole? Na środku? O Jezu, to zabieram. To zabieram. To zabieram. Jest! Udało się! O nie, jest Redeemer znowu. Okej, uciekamy. Moi drodzy, kolejny raz Dark Dungeons. Wow. I będą jeszcze lepsi bossowie. Jeszcze mocniejsi. Jeszcze bardziej krwiożercze ataki. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wow. Ta rozgrywka trwa już 40 minut. Jedna z najdłuższych, jakie miałem. I kolejny raz tyle przedmiotów. Magic Dust, Fresh Garlic, Magic Resistance. O, będzie epic. Będzie epic. Tylko zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś skrzynki. Okej, jedna. Co my tu mamy? Magic Damage, Attack Damage. Wow. 12 plus 45. Ho, jest moc. Shadow Skeleton King ginie bardzo szybko. Nawet przy tych jego mocnych atakach. To pestka. I mamy 4 zestakowane połszyny. 4 na każdym slocie. Dodatkowo jeszcze 50% szans na to, żeby zdobyć 10% doświadczenia na obrażenia krytyczne. Chociaż i tak teraz już mi się to kompletnie nie przyda. Chyba że gra zatoczy koło i przejdę do normalnych poziomów. Goathorn. Okej. I enable 2 purchases from the shop. Cudownie, cudownie! Tylko że teraz i tak mi się to nie przyda, bo nie będzie żadnego sklepu. Niestety. Ale co ja mogę? Jest genialnie. Kolejny raz przeszedłem grę. Kolejną postacią. Świetnie. Ciekaw jestem, moi drodzy, co się wydarzy za chwilę. Mam nadzieję, że nie zginę. Okej, nowy przedmiot. Bonus coin. Okej. A tu co to jest? Red Scarf. Szansa. Resist Slow Effect. Nie wiem, co to znaczy. Dragon's Tail już miałem. Zestakuje się znowu. Ohohoho. O Jezu. Resist Slow Effect. Bonus Damage. Nie wierzę. Tyle przedmiotów. 3,5 rządka przedmiotów. Och! Bonus Damage. 62 punkty obrażeń. Srebrna skrzynka, a w niej złoty przedmiot i niebieski. Treasure Box. Higher chance for normal chest to drop uncommon items. O, wow. O, wow. A to co to jest? Steel. O, przedmiot aktywny. Okej. I szansa na podwójne obrażenia. Twin Blade. Twin Blade to ja mam chyba ze 2 razy albo 3. 2. Wow. Niesamowite. Ha! Punkty zdrowia w ciągu 1 sekundy o połowę. To jest epickie. Jeszcze 10%. 10% obniżki na wszystkie przedmioty w sklepie. Mega. I chyba tutaj będziemy mieli Redeemera za chwileczkę. Tego się spodziewam. Okej, jest Redeemer. Muszę uciekać. I tam na dole będę mieć kolejny raz teleporter. Więc biegnijmy do niego. Ale się szybko zbliża do mnie. A tam. Na koło, naprawdę, tak bardzo. Aha, bo chyba muszę zabić. Chyba muszę zabić tego króla szkieleta, albo nie, no nie wiem. Wow. Gdzie jest ten portal? Bo ja bym chciał uciec. Bo Redeemer nie robi tutaj dobrej roboty, tylko cały czas mnie zabija, no. Dobra. Trzeba chyba zabić tego króla szkieleta, niestety.
co mi się bardzo nie podoba, bo mam małą szansę na to, że to się uda, bo Redeemer cały czas irytująco mnie ściga. O Jezu, no. Uwziął się na mnie. Cholera jedna. Dobra, stary, jeszcze troszeczkę. Dobra, szkielet, giń. O tak! I mamy! Mamy to! Jest portal, mogę wbijać. Ha! Udało się! Dobra. Herb, herb! I zwiewam! I moi drodzy, mamy Silen! Okej. Okay. Kolejny boss. Ale dlaczego nie było tutaj wstępu? Kompletnie tego nie rozumiem. 20 poziom będzie za chwileczkę, jak pokonam Silen. Chociaż wydaje mi się, że w takiej konfiguracji tych przedmiotów... No damage? Naprawdę? No cóż. Zobaczymy, jak wyjdzie. Okej. Tyle, co tam się dzieje, już kompletnie nie ogarniam. Ale przeciwnik strasznie mocno krwawi, kiedy ja go uderzam. To jest cudowne. Giń, proszę cię. Mój najlepszy run jak do tej pory. Naprawdę najlepszy. Best. Best of the best. Tyle przedmiotów. Tyle zestakowanych umiejętności. What? Co tu się dzieje? O nie! Moje punkty zdrowia. Moje punkty zdrowia takie cenne. Co on zrobił w ogóle? Wbił mnie do jakiegoś totalnego, durnego portalu. Możliwe, że to się uda, ale jak znowu do niego wpadnę, to nie ręczę za siebie, bo to będzie koniec rozgrywki. Giń! Ugh! Nie chcę tam być. Okej, okay, jeszcze tylko 1000 punktów zdrowia dla Silen. O tak, udało się, jest! Poziom 20. I moi drodzy, rozgrywka się zrestartowała, ale mam o wiele silniejszych przeciwników. Ojejku. Ależ to będzie. Co tu się dzieje? Niepojęte rzeczy. Dobra, obrażenia tym razem. Tyle punktów do obrażeń, bo mi się to bardzo, bardzo przyda. Sukuby jakieś, wow. Chyba ich nie widziałem jak do tej pory. I mamy sklepik. What? Okej, ten kaptur, co to jest? Magic Resistance, Movement Speed. Movement Speed... ależ to jest drogie, ludzie. Max Health. Magic Resistance. Dobra, biorę. To się przyda. Wiem, że strasznie drogo, ale i tak za chwilę będę mieć tyle monet, że kompletnie się nie muszę tym przejmować, że nie ma hajsu na kolejne przedmioty. Bo zobaczcie, ileż on tutaj zbiera hajsów. Jezu. 25 tysięcy. 5 tysięcy monet w ciągu 2-3 sekund. I Redeemer znowu przyszedł. O nie. Dobra, uciekamy. Szkoda, że nie zebrałem ze sobą tych cholernych potionów, ale trudno. Movement speed mamy tutaj. Znowu przeszedłem do biblioteki. Jakim cudem, no? Ale jest herb. Dobrze, damy radę. Co to za przedmioty? Dobra, stary. Minus percent max HP defense. Mołotow, dobrze. I mamy tutaj jeszcze szansę na to Beer Claw, a będziemy ranić dodatkowo mocniej przeciwników. Niech będzie. Ale czy mi się to w ogóle uda? Zobaczcie, jak tutaj jest ciężko. Wow! Wow! Jakieś niesamowite rzeczy. What? Kolejny miecz, co on dał? Bonus damage. Och, Jezu. Cztery rządki i jak jeszcze będę mieć jeden przedmiot. Wspaniała rozgrywka. Wspaniała. No. Muszę przyznać, że po takiej grze jestem naprawdę już jakiś mega zmęczony. Czy tam jest 50 minut gry? Czy ja dobrze widzę? 50 minut. Dobra. Wow! Ale odpał. Totalny odpał.
Co my mamy tutaj? Ha, ostatnia pieczęć, kryty lecą. Dobrze. Wow, wow! Maszynka do zabijania, tak jak myślałem. Lecimy dalej! Nie ma już kluczy, niestety. Szkoda trochę. Ale to nic. Health potion, to się przyda. No i ogarnijmy. Aaa, tutaj nie ma nic. Szkoda trochę. Przydałoby się ogarnąć w sklepie jakiś kolejny przedmiot. Albo gdyby była... Wow! Ostatnia ta fioletowa skrzynka, czy tam zielono-fioletowa, żeby mieć kolejny przedmiot do osiągnięcia. O, to by było genialne. Wow! Moich zachwytów dzisiaj nie ma końca, bo to, co się w tej grze dzieje, jest jakieś niesamowite. 15 poziom. Bierzemy tutaj obrażenia, a owszem. I bierzemy, moi drodzy, podstawowy atak. Bardzo mi się to przyda. I tu jest chyba sklep. Tak mi się wydaje. A, jednak nie. Ale... Och, jest! Dwa razy Silver Key. O, wspaniale. Moje kryty. I jeszcze, co my tu mamy? Coś tu wypadło. A, tylko potion. Szkoda. Ale jakby była jeszcze jedna skrzyneczka gdzieś, to ja mogę ją otworzyć. Tutaj nie mamy. O, Jezu! Cudowne, cudowne. Tyle. 50 tysięcy monet? Nagle? Nie spodziewałem się, nie widziałem kompletnie, nie patrzyłem na ten licznik. Wow, wow. 50 tysięcy monet z jednej rozgrywki? Niesamowite. No i niestety nie ogarnąłem sklepu, ale muszę uciekać. Szkoda. Ghost of Merlin. Okej. Ale moi drodzy, znowu mogę sobie odczytać to wszystko i pewnie będzie ten taki drugi Merlin. Dobra, nieważne, nieważne, naprawdę nieważne. Okej. Okay. Aj! I biegnijmy! Mamy! Też? Okej! Okay. Merlin's Hut i mamy Dark Merlin. Ciekaw jestem, jak szybko on teraz zginie. Wow! Dobra, stary. Maszyneczka, maszyneczka do zabijania. Z największą radością. Defense. I proszę bardzo, Bloodstone. Plus 30% kolejny raz. Turns into gold, naprawdę. Aj. Severs. Ta gra mnie po prostu dzisiaj totalnie miażdży. Totalnie mnie miażdży. 16 poziom doświadczenia. Wspaniale. I nawet się nie muszę przejmować tym, że nie mam ataku pod prawym przyciskiem myszki i kompletnie, kompletnie niszczę wszystko. Wow. Niesamowite jakieś. 67 tysięcy monet. Żeby tylko nie zapomnieć, wbić na samym końcu gry do Arcane Forge, moi drodzy. Wow. Nawet nie wiem, który to już będzie poziom. 22, 23, coś takiego. Otwieramy kluczem. Magic Damage! Kolejny staw. Prawdopodobnie się to gdzieś tutaj jakoś razem połączyło. Cudownie. Wszystkie pułapki. Okej, nic mi się nie stało. Super. Co ja zabrałem? Walk faster on crit. Bierzemy. Mamy tutaj chance to hit 999 damage. Wow. O Jezu. Ale się szybko poruszam na krytach. Wow. Nie wierzę. Dobra. Falling to death będzie powodować jakieś zwiększenie obrażeń czy coś tam. I mamy tutaj golden key. O tak, o tak. I jeszcze dodatkowo... Dobra. Zgiń, przepadnij, maszkaro. Co tu mamy? Devil hoof. Ale to się nie przyda. Tutaj mamy magic damage. Biorę. A co tam? Opens golden chests. Oczywiście, że biorę. O Jezu. O Jezu. Wszystkie moje obrażenia dzisiaj łącznie, to chyba już... Nie, jeszcze nie przekraczają setki.
ale jest mega. To sobie mogłem zostawić na później. Trochę szkoda. Chociaż i tak, po atakowaniu mam strasznie dużą szybkość, więc nie jest tak źle. Tutaj mamy, okej. To sobie zostawię na później, bo najpierw trzeba ogarnąć ostatnią pieczęć po prawej stronie. Ojejku. Jaka rzeźnia. Naprawdę, niesamowite. O. Dziękuję. I... O, gin, proszę cię. Nie rób mi tu problemów. Wow! To jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne. Lecimy dalej. Gigantum Slime, moi drodzy. Który to już będzie poziom? Nie wiem nawet. Ale nieważne. Prawdopodobnie już te osiągnięcia, które tam trzeba było zdobyć, mam. Ojejku. Niesamowite. Gigantum Slime po raz drugi ginie tak szybko. Wow. 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 Co my tu mamy? Golden Kali. Niestety się przekształci w hajs. Laser Staff też się przekształci w hajs. A, w experience. No dobrze. I mamy tutaj Bleeding Eyeball. Jeszcze jeden. O, ja nie wierzę. Naprawdę. Magiczne. Magiczna dzisiaj ta rozgrywka. Lecimy dalej. Ciekaw jestem, gdzie zginę i gdzie się zatrzymam. Cooldown Reduction. Owszem. Magnet się nie przyda, nie potrzebuje. Dziękuję bardzo. Wow. Ta szybkość. Już w sumie muszę powiedzieć, że nawet nie przeszkadza mi kompletnie to, że po lewej i po prawej stronie mamy te takie czarne paski. One na początku mnie strasznie irytowały, ale jak mam taką epicką rozgrywkę, to już po prostu się wyłączam. Mega. Jej, ile napisów. Już nawet nie wiem, co one oznaczają, bo tyle się ich wyświetla. Life Stealed. Tutaj mamy jeszcze jedną pieczęć, ale ją zostawię na sam koniec. Najpierw jeszcze przejdę sobie tutaj po lewej stronie i zabijemy tych wszystkich przeciwników. Ojejku. Chłopaki, bo ja walczę o kolejny poziom. Nie, no nie mogę tak dwa razy, moi drodzy, ogarniać tej gry. Mam już 57 minut na zegarze i za aki takie długie robię. No. To nie jest przecież Izaak. Dobra, jest okej. Wszyscy zginęli, którzy mieli zginąć. Uciekamy! Uciekamy! O tak! Co my tu mamy? Potion of Risk. Nie biorę, dziękuję. A w złotej skrzyni? Berserk Ring. Okej, tego nie chcę. Golden Key, bardzo dobrze. Na później. Szkoda, szkoda, że takie gówna tam były w środku, niestety. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wow. Gdzie ja przyszedłem? O Jezu, naprawdę? Dobra. Fire Garden. Tu mnie jeszcze nie widzieli, no. Mówi się trudno. Kolejny przedmiot, niestety. Niestakowalny, szkoda. Biegnijmy dalej, no! Szybko, tutaj do góry, aha, tu nie ma nic, kompletnie, naprawdę. No trudno. Fire Garden znowu pokonam, bo z taką postacią to raczej nie widzę innego wyjścia. Biegnę już tak szybko, bo raczej nie zależy mi na tym, żeby dostać kolejne doświadczenie, bo mam go strasznie dużo. Tutaj jest, okej. I Redeemer na pokładzie, więc zwiewamy. Co tam ze sklepem? Nie potrzebuję. Jest! Ostatnia skrzynka, oczywiście, że biorę. When hit, chance to deal damage or double damage. O, wow. No i moi drodzy, mam 5. 5. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Gdzie jest piąty? Miałem 5 tych fioletowych przedmiotów. O nie. Naprawdę. Chyba nie mam, nie wiem, czy mam to osiągnięcie. Zobaczę sobie dopiero później.
coś... Wydaje mi się, że już jest. Okej. Niestety znowu się przekształci. I jeszcze dwie pieczęci. Ho! 18 poziom. Nieźle, nieźle. Okej. Kolejny raz obrażenia. Dodamy sobie tutaj też. A owszem, albo mogę. Teraz to już jest mi zupełnie obojętne. Pójdę sobie jeszcze do sklepu. O, złota! Jezu! Złota skrzynia, nic mi to nie da, bo tam kompletnie totalne gówno. Szkoda! Firebug! Może go pokonam. Okej, ojejku, jaki mocny! Mieczyk! Turns into scrap metal. Trudno. Mam nadzieję, że ten firebug mnie nie pokona. Szybko, moi drodzy, kolejny raz taki zakręcony byłem, ale... Jejku, no! Nic już chyba dzisiaj nie stanie na mojej przeszkodzie, no. Najlepsza rozgrywka Eva. Garlic. Znowu zestakowany. Tyle obrażeń. 64 plus jeszcze magicznych 36. Jezu, stuwa! Wow! Nieźle. No i odcinek ponad godzinę. Ło. Co by mnie tu mogło zatrzymać? No chyba nic. O, naprawdę? O nie. Na dole jest sklepik. Zobaczmy, co w nim. A. Walk faster on crit. Nie trzeba. Tego nie trzeba. HP every 3 second when standing on blood. Też nie trzeba, zostawiam hajsy. 100 tysięcy monet, wow! Mógłbym zrobić ten najlepszy przedmiot, który aktualnie mam w Arcane Forge. Nieźle. Ile tych hajsów jest tutaj, Jezu. To mnie tak bawi, naprawdę, tak mnie bawi. Co tutaj się dzieje? Niesamowite po prostu rzeczy. No i... A jeszcze nie ostatnia pieczęć. Wow. O, i znowu kluczyk. Bardzo dobrze. Tylko, że chyba tutaj nie było już nic, gdzie mogłem go wykorzystać, więc... Ostatnia pieczęć. No i stary, przestań, przestań. Ja uciekam, zobacz jak szybko. Otwieramy to, otwieramy to. Złoty klucz mam, aha, okej. No trudno. Armor, bonus damage, a owszem. Magic damage, attack damage, a owszem. Wiem, że drogie strasznie te przedmioty były, ale z racji tego, że moje obrażenia będą tak mocno zestakowane, to postać może walczyć już z każdym bossem. Nie no, nie zrobię takiego koła, bo moi drodzy, już mi się to trochę nudzi. Trzeba przyznać, że jak jedna jest taka rozgrywka długa, to Jezus, aż mi się coś dzieje. No okej. O, złota skrzynia jeszcze, wow. A, srebrny klucz. Tutaj mamy jeszcze klub. I mołotow, kolejny raz się przekształcił. A po lewej stronie miałem, okej. Bear, great, great! Tyle tych przedmiotów. Wow, wow, wow. Stakują się nieźle, naprawdę twórcy to genialnie wymyślili. No i mamy... O, jest! Wow! Jezu! Prawie zginąłem! Ale jednak! Dwa razy Soul Guardian! O Boże! Mam nadzieję, że u niego tutaj nie zginę. O, jeszcze shield. Wooden shield, czy tam wood shield. Soul Guardian, stary. Nie irytuj mnie, proszę. Tylko giń. No, ale zadaje obrażenia. Epickie. O nie! O nie!
Wow, moi drodzy, zginąłem! Soul Guardian mnie zabił, ale dopiero przy drugim podejściu. Boże, nie wierzę. Najdłuższa rozgrywka, my best... epic run. Wbijamy do Arcane Forge, Crafting Forge za 10 tysięcy. Proszę bardzo, spacja. Oh yeah! Kolejny, co my tu mamy? 10 tysięcy, proszę bardzo, spacja. Yeah! Kolejny przedmiot, 10 tysięcy, proszę bardzo, spacja. Yeah! Może w sumie dla tych postaci, którymi jeszcze nie grałem, co? Nie mamy składników, okej? Okej. Co by tu można było zrobić? Jeszcze coś takiego. A dobrze, co mi tam? Mam tyle hajsu, że nie będę się przejmować przecież. Robimy to przecież i tak wszystkie przedmioty. Okej, na dół. A może bym, o właśnie, zrobił jeszcze dla inżyniera coś. Jej! Następny przedmiot jeszcze raz. Cudownie, dziękuję. Strasznie tego dużo, no. Chyba nic mi to nie da, bo nie mam składników. Zróbmy tak, armory. What? Dobra, zmieńmy tą postać. Znaczy... komu by to można było dać? Fire Scepter. Increases burn chance by 55%. Adds 10 fire damage. Burns duration. Burn seconds. Wow! Fire Sword. That hero cannot equip that. Dualist default weapon. Dla dualisty! Ło Boże! Ale to jest... Och, niesamowite! A ten przedmiot weźmie jaka postać? Okej... Ten pan nie. Ten nie weźmie. Co my tu mamy? Okej, to jest mieczyk. Tutaj jest chyba jeszcze wizard, to nie. Sword... Aha, staff, sword, scepter, staff. Ice scepter. To jest to samo kompletnie. Trudno. Ale nie będzie defaultowy paladyn. Wow! Nieźle! I będę widzieć, co te przedmioty dają. Fire Scepter. Okej! Co to daje? No, epicko. Moi drodzy, crafting. Mamy tutaj możliwość jeszcze ogarnąć te przedmioty? No, chyba teraz już nie, bo nie ma surowców. Nie, są surowce, tylko jak ja mam przejść sobie tam do góry? D, recipe list, A, horizontal movement, slow down recipes. Okej, teraz 10 tysięcy, spacja, dziękuję. Ha, bo to cały czas to samo się robi, tak? O nie. Dobra, knife. Yeah! Dagger, bow. Ach, nie mam składników, kurczę. Staff. I za 15 tysięcy też nie mam składników. Za 100 tysięcy też nie mam składników. Okej! Wow! Jestem mega zadowolony, bo mam strasznie dużo tych przedmiotów wykraftowane. I mamy tutaj Ice Dagger. Tylko dla kogo to można zabrać, moi drodzy? Axe, Sword, Dagger. Dagger Knife! Roach! Okej! Zajrzyjmy sobie jeszcze do tego menu. Barbarian, Archer, Thief, Warrior, Wizard, Cleric, Raven, Nightblade, Brawler. Engineer. Nieźle, nieźle, naprawdę jest moc. Ha! Wow! Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego, że siódma rozgrywka będzie najlepszą na moim kanale. Moi drodzy, zmęczyłem się, ale Dungeon Souls to jedna z moich ulubionych gier roguelike, z jakimi miałem do czynienia. Serdecznie wam ją polecam i zapraszam na kolejne odcinki.
dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.